Witajcie moi kochani, przy wszystkich wszelkich hałasach nagrywam zakupy za 100 krotki, duże, nieduże. Na dzień dobry za 3 sztuki było 11 zł, więc bardzo fajna cena. Przy kasie u nas leżały. Dalej mam, również przy kasie były takie salami, chipsy, one są takie fajne, smaczne. Dwa opakowania wzięłam za... Jedno. Również na promocji przy zakupie dwóch jest taniej. Wziąłam sobie wafle ryżowe, naturalne, dwa razy naturalne. Ota. I jeden zwykły z Europieku chlebek. Tutaj pusto. A nie. A pusto. dalej. Takie dwa. 7 Daysy wzięłam. Też promocje są. Raz drugiego schowam dla Krystka. Również u nas było po 6,50 Bambino odświeżający żel do higieny intymnej, więc sobie taki wzięłam dla siebie. Myślę, że 400 ml to mi spokojnie na pół roku starczy, bo to jak ja sama używam, to jest wolno. Coś, co potrzebne na kobiece dni Bella. Rumianek. Wzięłam sobie taką bioaktiv herbatkę zielona z opuncją i mango. Też wielkie opakowanie. Myślę, że tych herbatek jest za mało pewnie, bo jest 20, ale takie opakowanie naprawdę duże. I wzięłam jeszcze melisę z pomarańczą. Coś, co zaraz muszę schować. Kupiłam takie mastersy po 1,99 zł, bo są do 20 lutego. Chciałam 4 paczki, więc idę chować. No, bo już jeden przyszedł, zaraz będzie chciał jeść. Bieluch jeden waniliowy. Też? Nie? Zarze, taki dobry, który mama lubi. Zaraz będzie pomidorowa. Zawinął. I jedna paczka chusteczek. O, można później wyjść na odwór. Przemyślimy to, prawda? Lekcja najpierw. Dobra. Idę robić pomidorówkę, idę robić obiad. Obiad mam dzisiaj. Wyjęłam z zamrażalki kiełbasy, więc chyba będzie jakieś takie kiełbasa, coś tam jeszcze rzucę. Dobra. Muszę chować, bo tu zaraz zobaczę. No, mówiłam o tej kiełbasie. Tak, kiełbasa, pasata pomidorowa, co tam jeszcze, fasolka biała, czerwona i coś tam jeszcze powrzucę. Witajcie, kochani moi drodzy. U nas się trochę dzieje, trochę nie dzieje. Jakoś ten czas leci. Zwłaszcza, że mąż chodzi na drugą zmianę, więc ja po południu w ogóle mam totalnie wyrwane z życia. Nie jestem w stanie bardzo cokolwiek pogarniać. Ale dzisiaj byliśmy w Urzędzie Miasta się zameldować. I przy okazji Wojtek dostał książeczkę, kolorowankę, dwa baloniki i taki mazak. Powiem wam, że bardzo mazak fajny. O, myślę, że tu się akurat Krystek ucieszy z tego mazaka, bo chyba wolałabym, żeby Wojtek go nie miał i nie otwierał. Ale taki ładny, uroczy. I kolorowanka. Ptaszki. Oczywiście zajęło nam to tak mniej więcej z pół godziny. Wczoraj byliśmy też w banku. Też nam zajęło z pół godziny załatwienie wszystkiego. Potem poszliśmy sobie zamówić telewizję i internet. Też nam zajęło z pół godziny. Wiecie co? Ja po prostu nie wiem. Jak na złość pani system padł. Nie mogło jakichś tam promocyjnych ofert dodać, coś tam jeszcze i wiecie jak to jest. Jak człowiek się spieszy, to nie wychodzi tak jak trzeba. I pojechaliśmy do Lidla. Tak, nie ma VAT-u, ale i tak ceny są wysokie. Ceny bez VAT-u i tak są wysokie, więc ja nie wiem jaka to ma być tarcza antyinflacyjna, jak tak naprawdę mamy
Set był niedawno po 6 z czymś, a jest droższy. Jest prawie 7 zł, po 6,90. Więc ja nie wiem. Akurat mi się ten set znowu rzucił w oczy. Chyba jego cenę najbardziej pamiętam. A tak to ja nie widzę, żeby jakieś tam rewelacyjne te ceny poszły. Bułki kajzerki były. Kiedyś były po 29 groszy, a dzisiaj wzięłam po 37 groszy. Czy to są naprawdę niższe ceny? Ale to nie tylko w Lidlu, tak? W każdym innym sklepie. Akurat dzisiaj byłam w Lidlu na zakupach. A do Biedronki też chciałabym się wybrać. I pewnie to samo jutro zauważę. Nie wiem, czy jutro, czy dzisiaj pójdę. Ale tak, na dzień dobry grzewka Pepsi. Przy zakupie z grzewki czteroparku było za niecałe 18 zł. No. Przemilczmy ten dalszy fakt. Przesuńmy ją dalej i lecimy z zakupami. Wojtuś był z nami. A że był prawie cicho w urzędzie, no wiadomo, jak to dziecko, no i pokrzyczeć musiał. Więc w Lidlu było to. Rzodkieweczka. Taki makaron wziąłam dwa razy. No i właśnie te bułeczki, kajzereczki. Ale stwierdziłam, że nie chcę pieczywa. Pieczywa, nie chcę chleba. Że sobie jutro kupię chleb jakiś świeży. Powiem wam. I tak. Dobra, leci. Miałam być cicho, bo Wojtek zasypia. Ser XXL. Coś mi się tu nakruszyło. 600 gram piórka. Nakruszyła mi się takie cudo, zwane rozmarynem. I ona była za 3,80. Z 7,60 na 3,80. Taki badyl. Może mi się uhoduje. Kiedyś lubiłam rozmaryn dawać do różnych posiłków. Drugi makaron. Taki boczek z amerykańskiego tygodnia wzięliśmy i on jest do 24 lutego. Kosztował 5,70. A to od tej roślinki wszystko mam brudne. Będę musiała powycierać ser żółty. I jedno salami. Na spróbunek wzięłam z pomarańczową metką za 2,49 i to są deser z ekstraktem z miąższu kokosu z sadem truskawkowym. Dwa. I one też długi termin mają, z tego co pamiętam. To 28 lutego, więc w sumie można było je brać i brać i brać. I jeden 12-sztukowe monte. Dobra, później będę tu sprzątać. A i idę na następną siatkę, tą najcięższą. Dosłownie jest ciężka. Muszę sobie miejsce zrobić. Pomidorki były na promocji. Te z... Jak to na Łodydze? Czy jak to tam? Kiść? Dwie cebulki dymki. Ale wziąłam tylko dlatego, że są z pomarańczową metką i dosyć ładne szczypiorki miały. Złoty 42. Jak zwykle tracę głos. Wziąłam jedną taką sałatę, mieszankę za 2,84 i tu jest rukola, szpinak. I dalej wam nie powiem, bez po angielsku. Jakaś czerwona i jakaś... I jakaś. Nie wiem. Ale wiemy. Marcheweczki 3, bo żadnej nie było w domu. Również z amerykańskiego tygodnia mamy popcorn z masełkiem i popcorn do mikrofalówki z solą.
Również udało mi się kupić taki płyn na kamień za 3 zł. I tutaj spray do usuwania kamienia. No zobaczymy, czy dobry, czy nie. Nawet nie wiem, co to za firma, bo to zaklejone. Pewnie to WW, czy jak to tam mają, W5, tak? W Lidlu. Również mam biopotryki. 2 opakowania. Ten kosztował 4,28. A ta kosztowała 4,49. Mam 4 papryki na cały tydzień. Kolejną rzeczą mam, jakaś taka dla mnie nowość, 2,49 kosztowało. I to jest produkt do smarowania pieczywa z serkiem śmietankowym i czosnkiem niedźwiedzim. I bardzo fajne jest to, że jest do 21 lutego, czyli mam jeszcze cały miesiąc przed sobą. A czosnek niedźwiedzi ja lubię, więc myślę, że będzie fajną alternatywą zamiast masełka. Jogurt naturalny, o właśnie, zawsze kosztował 99 groszy, a dzisiaj jest po złoty 19. Minus VAT. Złoty 19 minus VAT. Rozumiecie to? Bo ja to w sklepie przeżywało. Jeden napój taki Lipton dla Krystka. Wiertła. Jakieś sobie mój mąż wybrał 15-16 zł. Bez grosza. Nowość, jaką wziąłam dla chłopaków, to jest Millera Misia. Limitowana edycja. Ciemna czekolada i pomarańcza. Wziąłam takie 2 smaki, bo ostatnio była awantura, jak było jedno takie. Teraz 2 albo wcale. 2 razy mleczko. I ostatnią rzeczą, którą udało mi się trafić z pomarańczową metką, to jest pochłaniacz wilgoci. Z 18 zł na 9 zł. Jakiś pewnie cytrynowy. Bo ja mam takie wielkie pudło, wiecie? Takie wielkie pudło na pół szafki i stwierdziłam, że sobie wymienię na to. To są 2 zapasy. A ja jeszcze jeden mam tam zapas, więc akurat będę miała na ten sezon i na następny, bo w tamtym roku źle zrobiliśmy, bo powyrzucaliśmy te pojemniki, nie wiem czemu. Stwierdzili, nie wiem właśnie, co to było, że po prostu je wyrzuciliśmy. A w tym roku mam takie wielkie pudło, że stwierdziłam, że muszę się go pozbyć, bo jest za duże i kiepsko wygląda, tak na szafie stoi. Dobra, składam, chowam, bo zaraz mąż leci do roboty. Witajcie kochani w kolejnym dniu. Przychodzę dzisiaj do Was z kawusią, bo chyba wczoraj nie byłam z tą kawą. I tak. Byłam na małych zakupach z Wojtkiem, potem wracałam. I Wojtek chciał już wyjść z wózka. Mówię, okej, idź sobie, wszystkie kałuże zalicz. Takie były małe. Ale niestety znalazł taką dużą kałużę. Taką z błotkiem. Wśród trawy. Była zamarznięta, więc myślał, że jak stanie, to go utrzyma. Niestety tak się nie stało. I wyobraźcie sobie, że calusieńki wpadł do tej kałuży. Jeszcze chciał się podnieść, to drugi raz wpadł. No calusieńkie mokre buty. Spodnie, rajstopy. Nawet pieluchę, bo do wyjścia jeszcze mu zakładamy pieluchę. Nawet pielucha, wyobraźcie sobie, że była brudna i mokra. Tak moje dziecko wpadło w kałużę. A dzisiaj rano uprałam jego wszystkie rzeczy. I teraz wszystko się moczy, żebym mogła to jeszcze wyprać. No, bo body miał białe i są całe w błocie. Ja nie wiem, jak to możliwe, jak miał spodnie rajstopy i body są całe w błocie. Byłam w ciuchu. Ale dosłownie 2 rzeczy wzięłam, jak nie na mnie, ale za to wydałam 24 zł na te 2 rzeczy. Pierwszą rzeczą to spodnie jeansowe dla męża za 12 zł. Czy one są jakieś firmy? O, tak. W ogóle były w tym ciuchu. Bardzo ładne swety. I z Mexta, i jeszcze jakieś tam... No wszystkie kolorki, takie piękne. I wyobraźcie sobie, że co zajrzałam do sweterka, mówiła o mój rozmiar i tak dalej, wszystkie były męskie, ale były tak ładne.
taki ładny czarny, prążkowy, materialny, takie w prążki, a drugi w takim pięknym granacie. No powiem Wam, tak mi się podobały te sweterki i się wahałam, czy ich nie wziąć, tych męskich, bo były naprawdę i przyjemne w dotyku, i niezniszczone, ale myślę, męski. Ale może wiadomo, może wrócę. A te spodnie takie zwykłe, jak to potrzebuje mąż do pracy. On chudy, aby na długość były dobre, ale wiem, że na długość są dobre. A drugą rzeczą, jaką wzięłam, coś, co nie posiadam w swojej szafie. Czyli wzięłam sobie gety do ćwiczeń. Powiedzmy, że patrzyłam w miarę dobrze, czy są niezniszczone, bo jednak 12 zł. To wiecie, dołożyłabym i byłoby z pepką. 46 rozmiar. Nie wiem jaka firma, też 12 zł. Z takim grubym pasem. Mam nadzieję, że mnie nie będzie gniót kolorowym, a reszta czarna. A nawet jak nie będę w nich ćwiczyć, to będę miała czy na działkę, czy tam do remontu, na nowe mieszkanie. I takie dwie rzeczy zakupiłam właśnie. W stokotce udało mi się trafić parę kartonów, więc mąż je zabrał do samochodu. No, już trzeba coś planować, tak? Bo mają klucze mamy dostać 17 lutego, więc jest coraz bliżej. Następnie przeszłam się z Wojtkiem do Rossmana i w Rossmanie na dzień dobry. Jan niezbędny. Worki związywane, 120 litrów, 10 sztuk za 10 zł. Na tą naszą przeprowadzkę. I co ja tu jeszcze wziąłem? A, wyobraźcie sobie, że te woreczki na warzywa są po 99 groszy na wyprzedaży. U nas było sporo, ja wzięłam 4. Trzy opakowania i myślę, że może jakieś mamie zaniosę opakowanie, będzie może chciała. Ja korzystam. Następnie jest CIF w promocji po niecałe 7 zł. Jakieś takie chusteczki do pupki wzięłam Wojtusiowej i coś, co wzięłam na testy dla dziecka. Haggisy. Pamiętacie pieluchy Haggisy? Ja pamiętam Haggisy. To były fajne pieluchy. To nam, że Kostkowi kupowałam. I to są jakieś pieluchomajtki na noc. Ale właśnie one są od 4 do 7 lat. Od 17 do 30 kilo. I to jest 10 sztuk za 10 zł. Za 20 zł. To w sumie wiecie co? Słaby deal. Na 10 dni. Dwie dychy. No ale coś na noc muszę mu i tak wziąć, więc stwierdziłam, że... A śnieg spadł, przestraszyłam się. Stwierdziłam, że na spodunek weźmiemy teraz sobie takie, no... Co to jest? Tor, już widzę, tor z tym młotem. Więc takie majteczki mu wzięłam. Może dzisiaj mu założę na spodunek. Dobra, w tej siatce pusto. Mamy następną siatkę. Jedną jakąś zwykłą kaszkę. Ryżowa, bananowa, bezmleczna, bezglutenowa. Bobowity, taka. Jedne waciki wziąłam. Są na promocji. Po 2 z hakiem. Pasta do zębów. Ogólnie wydałam 88 zł w Rossmanie, wyobraźcie sobie. A nie wybrałam wszystko na promocji. I wzięłam sobie nawet 2 kosmetyki. Pierwszy wzięłam tonik z Bielendy Eco Sorbet, tonik w mgiełce. 99% składników naturalnych, nawilżająco kojąca, ekstrakt z maliny, hydrokompleks, kwas hialuronowy. Wyobraźcie sobie, że mam ten tonik, zaraz Wam pokażę jaki. Co kupiłam sobie w Hebe, ten tonik z Taupy, normalizujący tonik matujący. Fajny jest, ale on jest mocny. On jest mocny, niby tu składniki są naturalne, ale on coś zawiera takiego, ale śnieg u nas spada. Zapach ma ładny, tak?
ale zauważyłam, że moja skóra po nim jest bardzo wysuszona i tak naprawdę jak używam serum potem i krem, to wraz mam wrażenie, że ta skóra jest taka sucha i zauważyłam, że mam takie skórki suche, mi się starszy robiły i stwierdziłam, że muszę wziąć sobie, że to będzie na noc albo na dzień, a drugi tonik będzie taki jaki? Na dzień albo na noc, tak? Nawilżający, łagodny. Zaraz zobaczymy, czy fajnie psiuka. Nie umiem sobie tak psiukać, bo będę tykać za każdym razem. Dobra, okej. Okay. Miałam i tak makijażu, bo wyskoczyłam z rana, więc się nie malowałam. Dobra, przyjemny, mokry. Robi mokrą mgiełkę, nie robi takiej delikatnej mgiełki, ale ładnie pachnie. Dobra, będę teraz taka mokra wam siedziała. Zobaczymy, jak się szybko wchłonie. I drugą rzeczą na promocji, a ten tonik kosztował, wiecie co, grosze bez sprawy. Z 18 minus 5,50. 13 zł. Mniej więcej. A drugą rzeczą właśnie wzięłam Face Boom Peeling gruboziarnisty do cery mieszanej tłustej niedoskonałości nadmiar serum przebarwienia. Przebarwień nie mam. Niedoskonałości mam. Takie małe 50 gram, kurna, małe. Ale właśnie mam te suche skórki, stwierdziłam, że muszę coś podziałać. No ale faktycznie malutkie. Malutkie, malutkie, malutkie. Ile? 20 minus 4, 16 zł. Takie małe gubienko. Za przeproszeniem. Nie obrażcie się, to tak powiedziałam. Właśnie, i widzicie, i teraz mam wrażenie, że mnie aż cera piecze. No, taki dosyć intensywny ten tonik jest. Chyba więcej go bym nie kupiła, bo właśnie mam takie potem wrażenie, że ta cera mnie piecze. Nie ściąga się, ale takie czuję, że jest sucha, wysuszona wręcz. Gdzie normalnie z TFT powinna mi się świecić jak... I taki słabo widać, bo to jasne. Więc mam takie dwa różowe kosmetyki dzisiaj zainwestowałam i 88 zł zostawiłam w Rossmanie, ale mówię, to jest... Nie wiem, może jak ktoś ma więcej problemów z tą cerą, użyć go zużyję, tak? Ale nie dwa razy dziennie, absolutnie. Dobra, idę mężowi obiad gotować, bo tam usypię Wojtka i zaraz leci do pracy. Kochani, były szybkie zakupy w Lidlu. Kurna, ktoś wierci. Do nowego mieszkania dla Wojtka, do pokoju za 99 zł. Taka szafeczka na zabawki. Już, kochani, witajcie z tej strony. Jak wam się podobała szafeczka? Bo już ją gdzieś na Instagramie widziałam, że ktoś pokazywał, więc dzisiaj specjalnie ją szukałam i udało się znaleźć. Były u nas 3 sztuki, więc jeszcze 2 zostały. I oczywiście była wielka awantura Wojtusia i płacz, bo mąż ją zaniósł do piwnicy, a nie przyniósł jej tu na górę i nie rozłożył tej szafki, tak? No ale myślę, po co na chwilę rozkładać i tak nie mam gdzie jej postawić. Chyba bym na przykład pokoju postawiła. Przychodzę z małą kawusią kremę, tą z Biedronki waniliową. Powiem wam, że jest bardzo smaczna. Lepsza niż czekoladowa. Zdecydowanie chyba waniliowa jest moim faworytem w tym momencie. Dobra, posiorbię wam trochę i już. Bierzemy się dalej za nagrywanie w Lidlu zakupów. Spotkałam Martę w biegu, chwilę poplotkowałyśmy i mój mąż biedny stał, czekał aż skończony plotkować, ale mówię do Marty, w tym tygodniu choćby się waliło, paliło, przychodzę do ciebie, bo mąż ma pierwszą zmianę, więc ja po południu jestem wolna, przychodzę, nieważne, przychodzę, muszę jej oddać w końcu ten masażer. I co? I mam jedną rzecz dla Marty, którą chciałam jej sprezentować, zapożyczenie tego masażera. A myślę, że ona uwielbia testować, więc na pewno się ucieszy i to jest coś, co nie miała. Przynajmniej nie kojarzy sobie, żeby to miała, więc mam nadzieję, że się ucieszy. Zgrzewkę mleka, 4-pak w sumie bardziej wzięłam. Przez to, że wzięliśmy tą szafkę, zapłaciliśmy ponad 200 w Lidlu. Rzecz wiadomo, trzeba coś zacząć myśleć o tych co...
O tych przeprowadzkach, tak? Winogron bezpestkowy. Wojtuś bardzo lubi, więc wzięłam 2 czerwone cebulki, 2 takie ogóreczki. Dzisiaj wyobraźcie sobie, że Wojtek od wczoraj mnie męczy o pizzę i obiecałam, że dzisiaj zrobię pizzę, bo wszędzie, gdzie widział pizzę, to krzyczał, że chce pizzę. Tak. A ja chciałam sałatkę sobie zrobić na kolację i nie wiem, czy zrobię. 4 zwykłe cebule. Dziś tu powinnam mieć jeszcze czosnek. Jest czosnek jeden. Z pomarańczową metką trafiło nam się takie, a bo tu są tylko po 2. Kurczę, mogłam wziąć więcej. Teraz dopiero zobaczyłam. Ryż czerwony z 5 na 2,50. Tylko, że tu są 2 sztuki i 25 minut się gotuje. A drugi mam kolorowy. Ale to nic, to się zje. Bo u mnie, wyobraźcie sobie, że na taki obiad to idą takie pudełko jedno ryżu. Trzeba było wziąć więcej. I tu mam również po 100 gram 2 opakowania i również z 5 na 2,50. Termin ważności nie wiem, gdzieś tu jest, jest. A do 2023. I tutaj do 2023, więc takie ryże nam się trafiły. No ale nie spojrzałam, bo to mąż sobie wybrał. Nie spojrzałam, że mogłam wziąć po 2 opakowania, bo było jeszcze w czym wybierać. I mielibyśmy więcej tego ryżu. Jakiś chyba nowy chleb, jaki jest w Lidlu, bo tego nie kojarzę. Oskroba, to jest u nas dosyć droga piekarnia. Nie wiem, czy u was gdzieś taka piekarnia jest, ale u nas jest i jest drogie tak u nich pieczywo. Mają bardzo dobrą chałkę właśnie. I widzę, że piętka jest taka od serca. Pszenno żytni z dodatkiem zakwasu żytniego, wielorazowy. Wieloziarnisty, nie wielorazowy, wieloziarnisty. 2 sztuki takie mieliśmy. On był po 3 coś. No ale dobra, nie komentujmy cen. Każdy chodzi do sklepu, każdy widzi te ceny. Mamy obniżkę VAT-u, więc się cieszmy z tej obniżki VAT-u. U nas kolejka na stację benzynową jest tak wielka, że nie wiem, kiedy zatankujemy. A chcieliśmy to pełne. Gaz poszedł już do pełna, jeszcze tylko benzynę do pełna i na pół roku mi starczy, bo ja na przykład jeżdżę na razie na gazie. Ale już coraz fajniej mi się jeździ, już myślę, że jestem... fajnie jeździ mi się, bo jeżdżę bardzo rzadko. Zazwyczaj tylko do Lidla. Ale już jest tak mi fajnie, że chyba nadszedł ten czas, że jak tak nie będzie śniegu, to wsiądę sobie sama w samochód i sobie pojadę. Sama ze sobą. Następnie wzięłam takie mandarynki po 4,75 za 75 deko, te z liściem. Również u nas były jogurty z pomarańczową metką. Mam 2 takie bakusie, piątusie bananowe. One były po 85 groszy, ale fajne jest to, że one są do 25 lutego, czyli mam jeszcze 20 dni. Za to te truskawkowe wziąłam 3 sztuki po 69 groszy i one są do 10 marca. Fakt faktem, nie miałam robić zapasów, ale to jest taka rzecz, że myślę, że spokojnie zjemy. Tu mamy te 2 truskawkowe jeszcze. Ja ostatnio staram się mały kolację robić, więc biorę sobie taki jogurcik i garść płatków śniadaniowych. Jakiś tam fit mam teraz. Więc mamy wszystkie jogurciki, jedna śmietana 18. Jak mówiłam, dziecko moje malutkie ma straszną ochotę na pizzę, więc 2 razy salami wzięłam. Jedną mieloneczkę tyrolską. Pomarańczową metką również wzięłam. Termin ważności do 23 roku za 2,37 i to jest owoce do deserów wiśnia. Pamiętam, że zaintrygowało mnie. Myślę, że nawet to będzie fajne do naleśników, bo u nas na naleśniki fajnie, jak to jakiś jest taki smaczny dżem, więc na pewno się sprawdzi. Jedna kawusia. Majonez. Majonez też zdążył. Dobra, zostawmy to bez komentarza. Miałam cały majonez. Dzisiaj rano jeszcze był, ale niestety nam spadł i się stłukł.
Więc taka krótka historia o majonezie. Co się stało z majonezem? Dwa razy ten feta, bo tak jak powiedziałam, mam ochotę na sałatkę jakąś. Coś bym wrąbała takiego. Jeden ketchup, bardzo dobry. Nowość, jaką Liv wprowadził z firmy Piratków. Mam wszystkiego po dwa, licząc, że mam dwoje dzieci. I mamy tak, kabanosiki, piratki z szynki, 100 gram produktów ze 160 gram szynki, po dwa coś jest, a tu mamy 50 gram, więc nawet cena taka, wiecie, nie najgorsza do ilości, tak na jeden raz akurat. Drugie mamy kabanosiki dobiowe z cielęciną, 100 gram produktów ze 145 gram mięsa. I ostatnie, takie kabanosiki drobiowe, 100 gram produktu ze 145 gram mięsa drobiowego. Więc takie wzięłam im przekąski. Ser Golda wzięłam ten większy, on ma tutaj 400 gram na dwie pizze. Bo z mojego przepisu, który już kiedyś nagrywałam, wychodzą mi dwa placki i ja robię sobie dwie pizze. I jak się wydało 69 zł w Lidlu, to była chwilę taniej. Mam nadzieję, że był taniej. Czekajcie, znajdę rachunek. Znalazłam rachunek. Jest taniej? Jest taniej, więc okej. Jest weekend. Ja bym chciała bardzo, bardzo dzisiaj dużo zrobić. Takich rzeczy jak posprzątać, ponagrywać i podpoczywać. Dobra, widzimy się później. Pa! I kochani, w ostatnim dniu postanowiłam się w końcu pożegnać i zacząć montować jakieś filmy, tak? Kiepsko mi to ostatnio idzie, jakaś jestem taka... Nie mam natchnienia, takiego mam totalny brak chęci. Chyba dlatego, bo zaczęłam mocno myśleć o tym, jak ja się spakuję, jak ja się stąd wyprowadzę. Zaczyna mnie to wszystko przerażać i chyba dlatego moje myśli są kompletnie odcięte od nagrywania. Czekajcie, bo tu w zabawkę jakoś wpadłam. Ale tak, mam kabelek naszykowany, biorę się za montowaniem dla Was filmów. Mam nadzieję, że się ucieszycie, bo widziałam już parę komentarzy, że czekacie, co się dzieje, więc wszystko w porządku, tylko moja głowa siedzi gdzie indziej teraz. Więc do zobaczenia, kochani. Jutro też będzie film, obiecuję. Do zobaczenia. Pa! Buziaczki!